Szanowni widzowie, miło mi Was powitać w trochę luźniejszej, wakacyjnej atmosferze. Ja nazywam się Grzegorz Długosz i w spółce Alpol jestem odpowiedzialny za dział telewizji przemysłowej. Natomiast po mojej lewej stronie siedzi Sylwester Krupa, specjalista do spraw systemu bezpieczeństwa w firmie Honeywell. Sylwek, opowiedz nam coś o sobie i o firmie Honeywell. Dzień dobry widzowie, dzień dobry Grzegorz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja nazywam się Sylwester Krupa i jestem odpowiedzialny w firmie Honeywell za wsparcie projektowe oraz szkolenie. Jak Państwo doskonale wiedzą, firma Honeywell to firma z wieloletnią tradycją, która dostarcza klientom sprawdzone rozwiązania z branży security. Na pewno każdy z Państwa zna rozwiązania, na przykład ESER, czyli rozwiązania pożarowe, bądź Galaxy, który jest też niezwykle popularny wśród instalatorów systemów alarmowych. Od kilku lat również cieszymy nasze rozwiązania telewizji przemysłowej, cieszą się niezwykłą popularnością ze względu na swoją intuicyjność oraz łatwość obsługi. Jako globalna marka macie bardzo duże portfolio, bardzo szerokie portfolio produktów z zakresu security. Z przyjemnością bym z Tobą porozmawiał na te tematy, omówił ciekawostki, ale w dniu dzisiejszym interesuje mnie bardziej obszar właśnie telewizji przemysłowej. Jako specjalista w tym obszarze, powiedz nam, co w dzisiejszych czasach, właściwie jakie trendy w dzisiejszych czasach obowiązują na tym rynku z punktu widzenia tak dużej firmy, jaką jest Honeywell? Jest to bardzo, bardzo złożone pytanie, ale oczywiście postaram, nie mogę jednoznacznie wskazać, który trend jest dominujący, jednakże chciałbym wskazać tutaj trzy trendy, które aktualnie dominują moim zdaniem w branży security. Pierwszy z nich jest to cyber security. W tej chwili nie sposób pominąć tego. Mnogość ataków, która występuje z każdego dnia, każdego roku, ta liczba stale się powiększa, więc pierwszym trendem na pewno jest cyber security. Drugi z trendów to sztuczna inteligencja. Jak doskonale wiemy, percepcja ludzkiego oka i całego organizmu nie jest w stanie kontrolować kilkudziesięciu kamer przez ciągłe 8 godzin. Zdarzenia występują chwilowo, pojawiają się nagle, potem znikają. Operator czasami nie jest w stanie tego wychwycić. Dlatego też mamy nasze algorytmy sztucznej inteligencji, które wykonują tę pracę za nas i tylko informują naszego operatora o zaistniałej anomalii, o jakiejś sytuacji, która jest niepożądana. No i trzeci punkt to oczywiście integracja systemów. W chwili obecnej nie sposób jest wyobrazić sobie system monitoringu, który nie będzie w jakikolwiek sposób połączony z kontrolą dostępu bądź systemem włamaniowym. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, ale poza dużymi projektami jest grono klientów oczekujących od nas jako ich dostawcy rozwiązań prostych, łatwych instalacji oraz o odpowiednim balansie ceny do możliwości. Czy Wy jako Honeywell możecie im coś zaproponować? Działu oczywiście telewizji przemysłowej, tak? Tak, oczywiście. Tak jak wspominałeś, Honeywell specjalizuje się w dużych rozwiązaniach, bardzo złożonych, którym jest rozwiązaniem naszym MAC, VMS, rejestratory i tak dalej, ale posiadamy też rozwiązanie do znacznie mniejszych obiektów, które jest również bardzo intuicyjne, bardzo funkcjonalne, posiada szereg udogodnień, jak na przykład sztuczna inteligencja, posiada również możliwość łatwej konfiguracji. Polega to na zasadzie podłączenia kamer do rejestratora i tak naprawdę ich skonfigurowania. Grzegorz, tak się składa, że mam ze sobą nawet sprzęt. Czy mógłbyś pokazać, zaprezentować? Oczywiście. Zanim jednak byśmy to pokazali fizycznie nasze urządzenie, chciałbym naszym widzom pokazać, jak wygląda cała rodzina naszych kamer i rejestratorów. Okej. Mam specjalnie do tego przygotowaną prezentację, więc pozwolę sobie ją uruchomić. Szanowni Państwo, seria kamer i rejestratorów serii 35. Otóż zacznę od rejestratorów na samym początku.
Rejestratory 35, serii 35 zostały uporządkowane pod względem funkcjonalnym oraz pod względem ilości kanałów. Na samym dole, jak Państwo widzą, są to małe rejestratory dedykowane do małych obiektów, obiektów rezydencjonalnych, małych sklepów. Zakres tych rejestratorów, jeżeli chodzi o ilość kanałów, wynosi od 4 do 16 kanałów. Trochę wyższą półką są rejestratory serii 35+. Tutaj mamy rejestratory 32-kanałowe. Są one dedykowane do restauracji, budżetowych hoteli, supermarketów. Kolejną półką rejestratorów, co całkowicie inną, to rejestratory serii 35+, Max Pro Cloud, czyli skrót MPC. Są to rejestratory dedykowane do obiektów o bardzo dużej ilości mniejszych obiektów, czyli takich multisajtowych obiektów. Wyobraźmy sobie, że mamy sklepy złożone z 20 różnych małych obiektów, w których w każdym występuje system monitoringu, kontroli dostępu oraz systemy włamaniowe. Posiadając te rejestratory i naszą chmurę Max Pro Cloud, jesteśmy w stanie podłączyć wszystko do jednej chmury i zarządzać wszystkimi zdarzeniami, które pochodzą właśnie z tych obiektów. Naszym najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest seria rejestratorów 35 Pro. Są to rejestratory dedykowane do dużych obiektów, do data center, do wielkich magazynów, do szpitali, do dużych hoteli. Szanowni Państwo, na kolejnym slajdzie mam wyróżnione wszystkie modele rejestratorów i pokazane ich funkcje, które posiadają. Jak są Państwo w stanie zauważyć, nasze najmniejsze rejestratory są zawsze wyposażone w switcher POE. Większe rejestratory już takich nie mają. Bardzo ważną cechą jest fakt, że rejestratory serii 35+, Max Pro Cloud oraz rejestratory 35 Pro są wyposażone w chipset TPM. Ponadto wszystkie nasze rejestratory są zgodne z ustawą federalną Stanów Zjednoczonych NDAA. Wszystkie rejestratory pracują w standardzie ONVIF. Posiadamy certyfikat FCC. Mamy wyjścia Ultra HD 4K. Rejestratory posiadają wbudowaną analitykę, czyli jeżeli podłączymy do niego kamerę bez wbudowanej analityki, rejestrator jest w stanie sam nałożyć na obraz dodatkową analitykę. Dodatkowo mamy również możliwość uruchomienia dwukierunkowego audio, czyli mikrofon podłączony do rejestratora i głośnik podłączony do kamery jest w stanie przekazywać dźwięk. Możemy dzięki temu rozmawiać z osobą, którą widzimy na obrazie. Dodatkowa cecha, jedna z najbardziej ważnych dla całego Honeywella, to szyfrowana transmisja wideo. Oczywiście poza rejestratorami mamy nasze grono kamer, które zaczynają się w rozdzielczości od 2 megapikseli do 8. Jako 2-megapikselową kamerę posiadamy jedną obrotówkę z 25-krotnym zoomem optycznym. Kolejna nasza obrotówka to 5-megapikselowa z 30-krotnym zoomem optycznym. W naszej ofercie można też spotkać jedną kamerę mini-dom, dodatkowo kamery kopułkowe w rozdzielczościach 3, 5, 8 megapikseli, tak samo kamery tubowe oraz kamery typu eyeball. Wszystkie kamery zakończone cyferką 3 na końcu oznaczają, że są to kamery stałopozycyjne. Kamery oznaczone cyferką 2 są to kamery zmiennoogniskowe wyposażone w motozoom. I tutaj również mamy kamery kopułkowe, kamery tubowe oraz kamery typu eyeball i również w konfiguracji rozdzielczości 3, 5 oraz 8 megapikseli. Każda z kamer serii 35 posiada normę bezpieczeństwa PCI DSS stosowaną w środowiskach płatniczych. Każdy produkt ma 5-letnią gwarancję. Wszystkie nasze kamery pracują w standardzie ONVIF. Oznacza to, że podłączając nasze kamery do innych rejestratorów bądź kamer innych producentów, nasze urządzenia będą działać z tymi urządzeniami. Oczywiście posiadamy certyfikat NDAA. Nasze kamery mogą pracować w zakresie temperaturowym od minus 40 do plus 60 stopni. Szyfrowanie to AS128 lub 256 w zależności od modelu kamer. Smart kodeki H264 oraz H265. Smart IR dochodzący nawet do 60 metrów.
Wszystkie kamery są wyposażone w slot karty pamięci, która może być obsługiwana do 256 GB, WDR na poziomie 120 dB. Wszystkie kamery są również wandaloodporne, ponieważ posiadają certyfikat IK10, są one wykonane oczywiście ze stali oraz posiadają wbudowane analityki bazujące na sztucznej inteligencji. Szanowni Państwo, kamery te, do wszystkich kamer mamy oczywiście potrzebne uchwyty. W zależności od potrzeb uchwyty, które umożliwiają nam przymocowanie kamery do ściany, do słupów, do rogów. Mamy wszelkiego rodzaju przedłużki, jeżeli potrzebujemy zamontować kamerę w suficie, na suficie podwieszanym potrzebujemy ją opuścić. Mamy jak najbardziej do tego specjalne narzędzia, którymi możemy to wykonać. Jak Państwo widzą, do każdej kamery mamy dedykowany uchwyt. Jeżeli jednak Państwo nie wiedzieli, jaki uchwyt wybrać do kamery, można zastosować nasz jeden uniwersalny uchwyt, który będzie pasował tak naprawdę do wszystkich naszych kamer. Gdy tak mówimy o tych kamerach, Grzegorz, pozwolisz, że jeszcze pokażę jeden slajd naszym widzom, który pokazuje nam, jak wygląda sposób pakowania naszych kamer. Nie bez powodu o tym mówię, ponieważ nasze kamery pakowane są w ten sposób, aby port sieciowy po otwarciu pudełka wystawał na zewnątrz. Dzięki temu mamy możliwość bardzo szybkiego podłączenia się do kamery, wgrania jej konfiguracji, zamknięcia pudełka i wysłania do instalatora. Często tak bywa, że w dużych instalacjach nasi instalatorzy, integratorzy kamery najpierw integrują u siebie na biurkach, u siebie w biurze i dopiero wtedy wysyłają już gotową kamerę na obiekt, aby tam ją zainstalować. W naszym przypadku jest to niezwykle proste, wystarczy otworzyć pudełko, podpiąć port, wgrać odpowiednią konfigurację. Możemy to oczywiście zrobić zbiorczo, o czym jeszcze nie mówiłem. Mamy do tego odpowiednie programy, którymi możemy przesyłać jednoczesną konfigurację, na przykład do 16 różnych kamer. Tak więc ogranicza znacznie nam to czas samego commissioningu kamery. Okej, widzę, że tutaj masz właśnie takie pudełko. Czy mógłbyś zaprezentować, jak to wygląda? Tak, oczywiście. Mam tutaj jedną z naszych kamer. Po otwarciu naszej kamery oczywiście pierwsze, co to zauważymy, oczywiście tego rodzaju instrukcje obsługi oraz nakładki, jak mocować ją na ścianie. Następnie zauważymy od razu wycięcie na samej gąbce na port RJ45. Szybko wyjąć naszą kamerę i pokazać złącza, które mamy w naszych kamerach. Oczywiście złącza alarmowe, złącza audio, ale najważniejsze z nich to złącze RJ45, które jest zakończone dwiema diodami. Jedna z diod sygnalizuje nam zawsze podłączenie energetyczne do kamery, czyli czy kamera ma zasilanie. Drugie połączenie komunikacyjne. Więc jeżeli podłączymy jakąś naszą kamerę i ona nie będzie działała, możemy bardzo szybko patrzeć na same diody, rozpoznać, co jest przyczyną. Czyli ułatwiamy instalację, bo wiemy, czy kamera działa, czy kamera nie działa, tak? Dokładnie tak. Od razu możemy zdiagnozować, czy może ewentualnie sprawdzić zarobioną RJ-kę z jednej, z drugiej strony. Generalnie ułatwienie bardzo duże. Dokładnie tak. Doświadczenia, tak? Dokładnie tak. Drugi kabelek, który jest też bardzo istotny, to przycisk resetu. Zamknięty w hermetycznej obudowie, przycisk znajduje się w samym środku. Wystarczy tylko go nacisnąć, przytrzymać do około 30 sekund bez zdejmowania zasilania. Kamera wtedy zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie dla instalatora. Tak, to jest bardzo duże ułatwienie, szczególnie w przypadku kamer na przykład kopułowych, gdzie kiedyś przycisk znajdował się w środku, w środowisku wilgotnym, gdy padał deszcz, była duża wilgoć, mogło się ta wilgoć dostać do środka kamery, powodowało to mnóstwo problemów. Chciałbym teraz przejść do pokazania naszym widzom, jak uruchamia się nasze urządzenia. Jeszcze zanim to zrobimy, chciałbym też pokazać nasze rejestratory. Szanowni Państwo, mam tutaj rejestrator czterokanałowy, niewielki, kompaktowy, wyposażony w jeden dysk. Jeżeli chodzi o złącze, które możemy znaleźć w naszym rejestratorze, to oczywiście przycisk włączenia, wyłączenia, port do zasilania, porty do sygnałów alarmowych, port USB do podłączenia klawiatury bądź myszki, port HDMI do podłączenia do monitora,
port VGA, jako monitor pomocniczy, złącza audio, wejście, wyjście, port sieciowy do komunikacji z rejestratorem oraz cztery porty sieciowe, POE, do zasilania kamer. Ja w tej chwili podłączę nasz rejestrator. Szanowni Państwo, będziecie słyszeli charakterystyczne piknięcie. To oznacza, że rejestrator będzie się uruchamiał. Charakterystyczne piknięcie sygnalizowało, że rejestrator się uruchamia. Zanim przejdziemy do pokazywania naszych urządzeń, przejdziemy teraz do wyszukiwania ich w sieci. Każdy nasz rejestrator, który wychodzi z fabryki, jest zaadresowany na adres 192.168.0.121. Jeżeli nie posiadamy w naszej sieci serwera DHCP, rejestrator zgłosi się na tym adresie. W przypadku jednak, gdy w naszej sieci znajduje się serwer DHCP, rejestrator przyjmie pierwszy wolny adres, który przydzieli mu serwer. My w naszym przypadku mamy serwer DHCP, więc nasz rejestrator pojawi się na jednym z adresów. Ja do wyszukiwania naszych rejestratorów używam bezpłatnego narzędzia IP Advanced Scan. Wystarczy tak naprawdę wpisać zakres, po którym będą nasze urządzenia wykrywane, czyli 192.168.0.1-255. To ci przerwę, Sylwester. To zależy tak naprawdę od konfiguracji routera, tak? Bo jeżeli dany router przydziela inną pulę adresową, no to trzeba szukać, najpierw sprawdzić konfiguracji karty sieciowej laptopa, który mamy podpięty do sieci, jaką on dostał pulę adresową, tak? Jak ją... Tak, racja. No ja miałem w tej samej podsieci, więc dlatego wyszukuję w najnowszej podsieci. Potrzebujemy jeszcze sekundki, zaraz się wyszukają nasze wszystkie urządzenia. Brakuje nam jeszcze rejestratora. Za chwileczkę on tak, będzie. Urządzenia podłączone do sieci są łatwiej znajdowalne. Dokładnie tak. Państwo nie widzą, ale kolega zapomniał podłączyć. Zdarza się nawet najlepszym. Dokładnie tak. Za chwileczkę nasz rejestrator. Musimy wyszukać jeszcze raz, za późno troszkę. W międzyczasie chciałbym może Państwu pokazać jeszcze jedną funkcjonalność, która będzie dotyczyła bardziej naszych kamer niż rejestratorów, a mianowicie to dodanie alternatywnego adresu IP do karty sieciowej. Szanowni Państwo, jako że kamery Honeywella są zaprogramowane w standardzie IP-IPI, tak więc kamery Honeywella nie są wykrywane przez narzędzia typu IP Advanced Scanner. Jest to zbyt duża pula, ponieważ pula tych adresów zaczyna się od 169, 254 i później mogą być dowolne cyfry. Tak więc zalecam Państwu do swojej karty sieciowej dodać alternatywny adres. Tutaj Państwo widzą, jak ja to dodaję. W zasadzie naszym zadaniem jest tylko dodanie tego alternatywnego adresu 169.254.1.1. Tu można wprowadzić dowolne cyfry. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ bazuje to na masce 16. Jeżeli już to dodamy, to nasze narzędzia do wyszukiwania kamer będą automatycznie wyszukiwać wszystkie kamery z adresem, który nadał mu serwer DHCP. Chwileczkę to może potrwać, to wszystko zależy od urządzeń, które znajdują się w sieci. I już nasze pierwsze urządzenia pojawiają się. Mamy nasz rejestrator z adresem 0172, jest nawet podpisany jako producent, więc mamy pewność, że jest to rejestrator, nasz rejestrator Honeywell. Wprowadzamy ten adres do przeglądarki. 172. W tym momencie widzą Państwo, że połączenie nie jest bezpieczne. Należy to oczywiście zaakceptować. Na przyszłość można sobie ten adres dodać jako zaufaną witrynę. Otwieramy stronę i widzimy, że rejestrator jest w stanie fabrycznym. Wymaga podania nam nowego hasła, ponieważ żadne urządzenie Honeywella
nie może pracować, jeżeli nie zostanie mu nadane hasło oraz użytkownik. Mamy możliwość wyboru zmiany języka, oczywiście mamy oczywiście nasz język polski. W tej chwili będziemy nadawać hasło. Hasło musi zawierać od 8 do 20 liter, duża, mała litera, znak specjalny oraz nie może być żadnej spacji. Na kolejnym etapie musimy potwierdzić nasze hasło. Trzecia zakładka to zakładka do dodawania hasła do kamer. Jest to niezwykle istotne, ponieważ jeżeli podłączymy kamerę, która nie została wcześniej skonfigurowana, rejestrator samoczynnie ją skonfiguruje i nada podane hasło, i nada hasło, które jest podane tutaj. Jeżeli kamera jednak będzie skonfigurowana, to musimy podać hasło, które w kamerze zostało skonfigurowane, bądź jeżeli będzie to samo hasło, rejestrator się z nią połączy. Dodajemy teraz kolejne hasło. Klikamy Save. Następna strona przynosi nas do pytań pomocniczych. Jeżeli byśmy zapomnieli naszego hasła, rejestrator może zadać nam kilka dodatkowych pytań, które nam ułatwią przywrócenie hasła. My ze względu na nasz webinar pominiemy sobie ten krok. I już tak naprawdę, Szanowni Państwo, jesteśmy w okienku naszego rejestratora. Szanowni Państwo, tak jak wspominałem, dodaliśmy już nasze alternatywne adresy IP. Przejdziemy teraz do wyszukiwania kamer. Oczywiście mógłbym te kamery już bezpośrednio podłączyć do rejestratora, jednak tego nie zrobiłem. Nasze kamery są podpięte do naszego switcha POE, który jest podpięty też do rejestratora. I Szanowni Państwo, w jaki sposób wyszukujemy nasze kamery? Najważniejsze co, to musimy wybrać interfejs sieciowy, po którym będziemy je wyszukiwać. Wybieramy tak naprawdę jeden z interfejsów. Tutaj, jak Państwo widzą, jest to adres spod sieci IP-IPI, ale ze względu na to, że wprowadziliśmy ten alternatywny adres, możemy sobie wybrać inną sieć. Ja wybiorę na przykład to i przeskanuję całą naszą sieć. Skanowanie, już widzimy wykryte dwie kamery na naszych adresach. Zakładki Open Browser oznaczają, że możemy się bezpośrednio połączyć z kamerą. Jeżeli na to klikniemy, staniemy przeniesieni na stronę internetową naszej kamery i tutaj widzimy, że kamera też wymaga od nas podania hasła, podania nazwy użytkownika oraz oznaczenia transmisji, w jaki sposób będzie ona działała. Ja ten krok celowo pominę, zarówno w przypadku jednej pierwszej kamery, jak i w przypadku drugiej kamery. Ona też oczywiście wymaga od nas podania hasła, ale my tego nie zrobimy. Ja w tej chwili podłączę jedną z kamer bezpośrednio do rejestratora. Zobaczą Państwo oczywiście to na naszym programie Unified Tool, ponieważ po chwili jedna z kamer zniknie, więc będziemy wiedzieli, że już jednej kamery nie ma. A teraz chciałbym Państwu pokazać, co się dzieje w rejestratorze. W tej chwili rejestrator łączy się z kamerą. Jak wiecie, nasza kamera nie ma podanego żadnego adresu IP, nie ma podanego hasła, nie ma podanego użytkownika. My, wcześniej podając hasło do kamer, w tej chwili rejestrator łączy się z kamerą, nadaje jej nowe hasło, nadaje jej nazwę użytkownika, nadaje jej nowy adres IP. Adres IP, zakres naszych adresów IP znajduje się oczywiście w zakładce Network, w zakładce POE mamy adresy sieciowe, które zostaną nadane do naszej kamer i rejestratora. Tu w tej chwili obecnej już widzimy, że kamera się łączy. Może teraz trwać proces restartowania kamery. Podłączenie samej kamery do rejestratora może trwać około do 5 minut. Jeżeli tych kamer jest bardzo dużo w przypadku większych rejestratorów, może to potrwać troszeczkę dłużej. W tej chwili już mamy informację, że wykryto kamerę. Za chwilę ten dźwięk się wyłączy i za chwilę uzyskamy obraz samej kamery. Szanowni Państwo, w tej chwili podłączyliśmy naszą kamerę bezpośrednio do rejestratora i rejestrator ją wykrył automatycznie. Jeżeli jednak sytuacja wymaga tego, żebyśmy podłączyli naszą kamerę do...
Jeżeli sytuacja wymaga tego, żebyśmy podłączyli naszą kamerę do rejestratora, ale za pośrednictwem switcha PoE, używamy do tego zakładki z plusikiem, wpisujemy żądany adres i ja tutaj podam adres kamery 11, określamy, po jakim protokole chcemy, aby nasza kamera pracowała, wybierzemy sobie protokół ONVIF, port w protokole ONVIF to będzie 80, czyli HTTP, nadajemy nazwę użytkownika, nadajemy hasło i wybieramy, czy komunikacja ma być szyfrowana, czy nie. My wybierzemy, żeby komunikacji nie było. Tu oczywiście rejestrator informuje nas o potencjalnym zagrożeniu. Klikamy continue, klikamy OK i już tak naprawdę dodaliśmy naszą kamerę. Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy już tej zakładki portu sieciowego. Oznacza to, że kamera została podłączona do rejestratora, ale nie przez switch PoE. W chwili obecnej widzimy, że już nasza kamera połączyła się z rejestratorem. Możemy wymusić podgląd z naszej kamery. Klikając strumieniem od razu mamy podgląd. Jesteśmy tu razem z Grzegorzem. Szanowni Państwo, może teraz kilka słów o naszym narzędziu do wyszukiwania kamer, czyli Unified Tool. To, co wspominałem na początku, najważniejsze to wybór portu sieciowego, po którym będziemy wyszukiwać nasze kamery. Kolejne, co jest bardzo istotne, to zakładka znaku zapytania. Tutaj mamy możliwość dowiedzenia się, o którą mamy wersję naszego programu, jak również uruchomienie user manuala, w którym mamy komplet informacji o programie. Jeżeli byśmy czegoś nie wiedzieli, potrzebowali czegoś się dowiedzieć, to ta zakładka jest do tego najlepsza. Co możemy zrobić w naszym programie? Możemy oczywiście przeskanować naszą sieć w poszukiwaniu kamer. W chwili obecnej mamy też możliwość wyszukiwania rejestratorów serii 35 Pro. Pracujemy nad tym, żeby rejestratory serii 35, 35 Plus oraz 35 Max Plus Max Pro Cloud były również wyszukiwane w tym programie. Mamy możliwość zainicjalizowania kamery, mamy możliwość nadania jej hasła. Oczywiście tu wszystko po oznaczeniu. Możemy jej nadać hasło administratora, możemy nadać jej hasło. Wystarczy jeszcze potwierdzić oczywiście. Za chwilę kamera zostanie zainicjalizowana. W międzyczasie mamy możliwość tutaj dodawania analityk, to tą zakładkę stosujemy do kamer serii 60 oraz 70, ponieważ część z naszych analityk jest licencjonowanych i konieczne jest wcześniejsze odgranie licencji, więc wykonujemy to w tym miejscu, jak również zakładka serwisowa, czyli możemy bezpośrednio zupgrade'ować firmware, wgrać konkretną konfigurację bądź przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych. Oczywiście nie musi to się odbywać tylko dla jednej kamery, możemy zrobić to zbiorczo, na przykład dla 16 kamer bądź więcej. Nasza kamera się zainicjalizowała, możemy teraz przejść do zakładki i już jak Państwo widzą, tutaj nie jest wymagane nadanie nowego hasła, tylko hasła, które podaliśmy wcześniej. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, czyli o naszej stronie, z której można pobrać zarówno programy do inicjalizowania naszych kamer, jak również inne programy. Ta strona to My Honeywell Building University. Należy się też przeszkolić we własnym zakresie. Oczywiście, tak, i o tym też będzie za chwileczkę. Należy podać login. Po zalogowaniu mamy możliwość
przejścia do zakładek szkoleniowych, do wszelkiego rodzaju naszych szkoleń, na przykład szkolenia z systemów pożarowych SR-a. Mamy całe grono szkoleń, cały katalog systemów MaxPro, czyli z naszego VMS-a oraz rejestratorów. Szkolenia są oczywiście płatne bądź bezpłatne. Na dole w rogu widać, jaki jest przewidywany czas szkolenia. Część szkoleń to bardzo krótkie szkolenia, 30-15-minutowe, a część szkoleń to szkolenia nawet trwające do 24 godzin, które są rozbijane na kilka dni. Szanowni Państwo, przechodząc do kolejnej zakładki, Technical Support, mamy możliwość zobaczenia filmów, które są nagrane, jak skonfigurować, jak ustawić konkretne usługi. Na przykład w tym przypadku, jak zamontować dysk do rejestratora, jak dodać konkretne funkcje. Mamy tutaj ponad 485 różnych filmów, na których możemy się posiłkować. Przechodząc dalej do zakładki Download Center, przechodzimy do miejsca, gdzie możemy pobrać wszelkiego rodzaju narzędzia do naszych kamer. Przechodząc do zakładki Narzędzia, wybieramy Camera Tools i tutaj mamy możliwość pobrania naszego oprogramowania Unified Tool. Jeżeli potrzebujemy na przykład oprogramowania naszych kamer, przechodzimy do zakładki Kamera, wybieramy serię, która nas interesuje i tutaj mamy wyszczególnione konkretne modele. Klikając tutaj dostajemy od razu gotowe firmware'y z opisem, co się zmieniło, jakie dodatkowe funkcje się pojawiły. Wystarczy kliknąć przycisk Download i oprogramowanie powędruje na nasz komputer. Tyle by było z naszej strony o stronie My Honeywell Building University. Grzegorz, czy chciałbyś jeszcze o coś zapytać? Słuchaj, to było wszystko bardzo ciekawe, o czym mówisz, a Sylwester, to wszystko, co mówiłeś, było bardzo ciekawe. Ja mam sporo pytań. Podejrzewam, że klienci, widzowie też mają sporo pytań. Dlatego też przygotowujemy dla Was kolejny webinar, w którym opowiemy szerzej o możliwościach, o konfiguracji urządzeń z serii 35, a konkretnie tutaj, co przygotuje dla nas Sylwek, to sam może opowie. Tak, szanowni Państwo, przygotuję właśnie kolejne prezentacje na temat naszych rejestratorów serii 35, ale tu już będę skupiał się na rejestratorach serii Pro. Razem z tymi rejestratorami chciałbym Państwu pokazać nasze oprogramowanie HSV, które zarządza tymi rejestratorami. Oprogramowanie to jest bardzo funkcjonalne. Można podłączyć do niego ponad 1600 kamer. Oprogramowanie jest całkowicie bezpłatne, jest niezwykle popularne i niezwykle funkcjonalne. Okej. Pokażesz nam też, jak skonfigurować analityki. To jest dosyć taka ciekawostka, która w tej grupie kamer myślę, że będzie ciekawą rzeczą. I myślę, że będziemy się widzieć za parę tygodni, tak? Tak, oczywiście pokażę, jak konfigurować analityki zarówno na samych kamerach, jak i na rejestratorach. Tak jak wspominałem, rejestratory z serii 35 Pro mają możliwość samodzielnego stworzenia analityk na istniejącym obrazie. Tak więc ja już się nie mogę doczekać. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia. Czekajcie na maile, na informacje na Facebooku o następnym webinarze. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.